Dzień dobry wieczór, tu Omek. Witam was ponownie w świecie Dark Souls. W poprzednim odcinku udało nam się zamordować Havela Skałę, który tutaj właśnie sobie przesiadywał, zamknięty prawdopodobnie przez swojego przyjaciela Lorda Gwyna. A tym razem wybierzemy się ubić Hydrę. Myślę, że spróbuję to zrobić bez tarczy. Może się to źle skończyć, ale raz się żyje. Chociaż akurat to powiedzenie nie jest takie trafne w Dark Soulsach, ponieważ jesteśmy nieumarłymi. Ładnie wygląda, czyż nie? Wypada nie podchodzić zbyt blisko, bo głębiej przed nami jest dosyć głęboki klif, który prowadzi w głąb jeziora. I jak można się domyślić, zresztą tutaj go widać, można się domyślić, upadek w głęboką wodę nie skończy się dobrze. Ucięliśmy jedną głowę. A teraz cóż, powtórka. Coś nie mogę wcelować. Hydra używa tego swojego plucia wodą, jeżeli jesteśmy zbyt daleko. Druga głowa. Trzecia głowa. No, w międzyczasie staram się blokować bronią. Wiele to nie daje, ale zawsze jakaś ochrona. Kolejna głowa poszła. Kiedy stoimy w wodzie, trochę ciężko jest nam się poruszać. W międzyczasie zgarnę to, co tutaj leży. Komplet zbroi rycerskiej. Ej, bez takich. Kolejna głowa. Zostały dwie. O, te ostatnie głowy mogą trochę zająć. Ciężko będzie wcelować. A lepiej nie wturlać się tam w głęboką wodę. Właśnie prawie spadłem. Może się uda. O, dobrze. Została jedna głowa. I ta ostatnia głowa jest niestety najbardziej upierdliwa, więc będę cwany i po prostu użyję łuku. W sumie to pewnie trochę potrwa. Ale wolę zrobić to bezpiecznie i nie spaść w głębiny.
Jeszcze kilka strzał. I po zabawie. Smocza łuska i pierścionek. I 5000 dusz. No, to był jeden z przykładów na to, dlaczego zawsze warto mieć jakiś sposób na walkę dystansową. Co prawda da się to ostatnio głowę uciąć ręcznie, ale no, jest to upierdliwe. Cośmy dostali? Pierścionek. Pierścień korony Dusk. Pierścień w kształcie korony, będący prezentem urodzinowym księżniczki Dusk z Ulasil. Pozwala na rzucanie dodatkowych czarów. Niemniej za cenę żywotności. Coś dla typów czarodziejskich. Chociaż sprawia on, że nasze życie spada o połowę. Co nie jest przeważnie jakimś takim czymś, czego byśmy chcieli. O, właśnie, w ogóle zapomniałem o tym, ale zardzewiały żelazny pierścień umożliwia nam normalne poruszanie się tutaj w tej wodzie. Mogłem o tym wcześniej pomyśleć, ale ładny wodospad. Tu w oddali mniej więcej widać, gdzie jest krawędź przepaści. Lewa strona jest tutaj bezpieczna. Drabina. Ciekawe, dokąd prowadzi. Jest to chyba najdłuższa drabina w całej grze. Wspinaczka, no, jak widać, droga w dół jest daleka. Mostek nad wodospadem. Prawie się sturlałem do rzeki. Dusza dzielnego wojownika. Kolejna drabinka. Tym razem już nie taka wysoka. Jesteśmy w drugiej części ogrodu Darkroot. Najpierw wybiorę się w tą stronę. Można się domyślić, w lesie spotkamy jeszcze więcej naszych starych znajomych. Ożywionych drzew, które w tej części lasu są nieco trudniejsze, chociaż bez przesady. Jest ich tu sporo, więc lepiej nie biec na ślepo przed siebie, tylko czekać, aż do nas przyjdą. Że
drzewka zazwyczaj wyrzucają właśnie różne rodzaje mchu, który jest przydatny do leczenia trucizny lub krwawienia. Fioletowy od trucizny, czerwony od krwawienia. Aha. Myślał, że go nie widziałem. Tłuką troszkę mocniej niż te drzewka z niższego ogrodu. Tam gdzieś w oddali na skarpie widać jakiś przedmiot i więcej drzewek. Na szczęście jeden cios naszego Claymora je troszkę ogłusza. No, byle nie spaść. O ty. Nawet nie jest tak źle, wystarczy. I zobaczmy, czego to one pilnowały. Szansa? Wschodnia zbroja. No, jest to średnio ciężki komplet. Charakterystyczny hełm ze wschodniej krainy. Ten znakomicie wykonany hełm zapewnia doskonałą ochronę, szczególnie przed cięciami, które są głównym zagrożeniem podczas walk na wschodzie. Założę, żeby zademonstrować, jak ona wygląda. Faktycznie dosyć charakterystycznie. Ale nie będę jej zakładał, bo jest nieco zbyt ciężka dla nas. Zapewnia całkiem dobrą ochronę. Nie pamiętam, co ja miałem przedtem na sobie. Chyba tak o konfiguracji. Cztery, 88. Mogę jeszcze coś założyć? Rękawiczki? Nie. Też za dużo. Dobra. To wystarczy. Chyba poza tą zbroją nie ma w tym lesie więcej ciekawych rzeczy, z tego co pamiętam. To znaczy, nie do końca. Ale zanim zapuszczę się głębiej, to wolałbym troszkę poczekać. Może się to źle skończyć. Drzewka na stłuką dosyć mocno. Str-
strasznie daleki zasięg mają te ich ataki. Takie niestety życie bez tarczy. Jeżeli walczymy z więcej niż jednym przeciwnikiem, to ciężko uniknąć obrażeń. Tak, poza ten punkt wolałbym się nie zapuszczać na razie. Chociaż może pokażę wam, co tam na nas czeka. O właśnie. O niedobrze, włócznik. Trzeba by się wycofać. Tak, jak widać. Jeden cios i prawie po nas. O, zły moment. No właśnie. To są strażnicy lasu, czy też łowcy, którzy pilnują tej drugiej części ogrodu Darkroot. I jak widać, nie są zbyt zachwyceni naszą obecnością w tamtym miejscu. Tego rycerza, myślę, mógłbym bez większego problemu pokonać, ale łucznik już stwarzał dosyć spore zagrożenie. Teraz myślę, że zanim tam wrócę, to wykorzystam klejnot Arturiasa, aby otworzyć te zamknięte drzwi przy ognisku, które generalnie prowadzą do tego samego obszaru, w którym przed chwilą byliśmy. Także, tak jak wspominałem wcześniej, jest to skrót dosyć użyteczny. Także nie będziemy musieli łazić za każdym razem tam przez okolice Hydry i po drabinie. Zostawiłem tam jakieś 7000 dusz, no ale przeżyjemy. Nie chce mi się na razie tam wracać. Mają jeden atak, na który należy zwracać uwagę. To jest właśnie to takie wyciągnięcie ramion. Wtedy potrafią nas złapać i poddusić dosyć mocno. Nie da się tego zablokować, należy uniknąć po prostu. Odpoczniemy przy ognisku i otworzymy magiczne drzwi. Prowadzą do grobu Sir Arturiasa, kroszącego w otchłani. No właśnie.